Witam Was serdecznie w Muzeum Historii Komputerów w Katowicach, konkretnie w sali komputerów Odra. To właśnie tutaj przebiega proces rekonstrukcji, czyli proces w operacji Thanasis, którą powołaliśmy grubo ponad rok temu do życia na cześć profesora Thanasisa Kamburelisa. Dzisiaj w dniu 60-lecia podpisania aktu założycielskiego zakładów Elbro we Wrocławiu, myślę, że będzie to świetny początek, kiedy będziemy mogli prowadzić takiego wideobloga z postępami prac. Wiem, ponad rok czasu za późno, ale mamy materiały wideo, jak i też świetną dokumentację zdjęciowo-techniczną dotyczącą postępu prac, który już się tutaj u nas dokonał. Dzięki panu Romualdowi Jakubcowi i wielu innym osobom, które kiedyś rzeczywiście te maszyny budowały, no i oczywiście pracowały przy nich, nam udało się doprowadzić już do takiego stanu, że uwaga, te dwie jednostki centralne, które są widoczne za mną, są już w tej chwili praktycznie w pełni sprawne. To dziś chciałem wszystkim powiedzieć, że jest lepiej niż myśleliśmy. To są słowa pana konstruktora Romualda Jakubca. Oczywiście jednostki centralne Odra 1305 to nie wszystkie w tej chwili jednostki tej serii, które muzeum obecnie posiada, aczkolwiek te konkretne są dość szczególne. Różni ich przede wszystkim wiek. Różnica wiekowa to 10 lat, rok 1975 oraz 1985. Ta druga to jednostka szumnie wyłączona w blasku fleszy i reflektorów PKP Lublin Tatary, a posiadamy ją dzięki uprzejmości Muzeum AGH w Krakowie. To właśnie dzięki materiałom przekazanym z AGH udało nam się dotrzeć do pewnych elementów i przede wszystkim oprogramowania, które rzeczywiście pozwoliły nam nieco przyspieszyć pracę, a przede wszystkim doprowadzić do takiego stanu, że te maszyny już w chwili obecnej rzeczywiście egzystują. Szybciutko teraz przedstawiam oto właśnie jednostkę, którą przywieźliśmy z AGH. To jest jednostka o numerze seryjnym 384, rok produkcji 1985. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej szczegółów na temat tej, jak i tej drugiej, starszej jednostki z roku 1985, zapraszam do naszej strony Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, zakładka ekspozycje Operacja Thanasis. To właśnie tam możecie zobaczyć jednostki rozebrane niemalże do gołej ramy i to właśnie tam możecie zobaczyć, z jakimi problemami zetknęliśmy się przy uruchamianiu tych właśnie maszyn. Oczywiście te maszyny świecą, huczą na pierwszy rzut oka, ale to nie wszystko, z czym musieliśmy się zmierzyć. I to jest tak naprawdę początek góry lodowej. Popatrzmy, widać już bardzo ładnie też i monitor techniczny, czyli drukarkę DZM-180KSRE. To jest drukarka, z którą nasi wolontariusze oraz oczywiście pan Romuald Jakubiec no, spędził sporo czasu, rzekłbym, że ładnych kilka miesięcy. Oczywiście nie tylko z nią, bo po drodze jeszcze był remontowany, widoczny w tle oczywiście czytnik perforator CDT325 wersja druga oraz oczywiście kolejny monitor techniczny, czyli drukarka, ale także w nieco starszej wersji. Załapał się także na mały materiał wideo rozebrany już przewijak PT3M, który właśnie przechodzi proces rekonstrukcyjny. Rzut oka, proszę bardzo. Tak wygląda w chwili obecnej sala poświęcona komputerom Odra i tu się chwilę zatrzymam, dlatego że na podwyższeniu Odra 1304, najprawdopodobniej jedyna zachowana w tej chwili w Polsce, także przyjechała z AGH z Krakowa, rok produkcji 1969, konkretnie tej jednostki, ale sam komputer jest dużo, dużo starszy. To tyle na dzisiaj. Zapraszam wszystkich, którzy będą chcieli się włączyć do wsparcia naszej operacji przywracania w tej chwili jedynej, już działającej, pamiętajmy, Odry z serii 1305, można powiedzieć śmiało, że dwuprocesorowej, tak, właśnie widoczne są za mną. No i zapraszam także do oglądania naszych materiałów i śledzenia naszej strony.
A, i nie będę tego używał.